Polskie Radio Białystok. Panie ministrze, na początek proszę przyjąć serdeczne gratulacje na pana ręce. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom życzymy wszystkiego dobrego. A teraz już o polityce. Lech Pilarski. Dziękuję oczywiście w imieniu nauczycieli. Należą im się te gratulacje i oczywiście gratulacje z powodu wyniku, bo na razie wszystko wskazuje na to, że idzie pan na rekord w naszym okręgu. Cieszy mnie to, bo jestem trochę zaskoczony aż skalą wyników, o której panowie mówili. Rzeczywiście ponad 50 tysięcy głosów z połowy mniej więcej komisji, to chyba jeszcze nikt w naszym regionie takiego wyniku nie miał. Co stoi za tym sukcesem? Po pierwsze, bardzo dobre wyniki Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież to nasza partia zyskała poparcie Polaków, także i widać w województwie podlaskim, no i chyba także docenienie mojej pracy. Cieszę się, że ta praca tak jest oceniana, ale to jednocześnie też ogromne zobowiązanie. Ale zysk mandatowy w porównaniu do poprzednich wyborów nie jest zbyt specjalnie duży. To tylko 4 mandaty więcej, tak przynajmniej z tych wstępnych wyników wygląda, bo ma być to 239 mandatów, czyli spore nakłady, a taki uzysk niewielki. Nie powoduje to dyskomfortu? Po pierwsze, trzeba przypomnieć, że 4 lata temu mieliśmy przewagę w Sejmie, tę bezwzględną, tylko i wyłącznie dzięki temu, że jeden z komitetów wyborczych nie przekroczył progu i dzięki temu zyskaliśmy dodatkowo przynajmniej kilkanaście mandatów. Tym razem wszystkie komitety ogólnopolskie przekroczyły. W związku z tym było znacznie trudniej uzyskać bezwzględną przewagę w Sejmie. Mamy teraz o kilka mandatów rzeczywiście więcej. Trzeba również pamiętać o tym, że partia rządząca najczęściej jest znacznie surowiej oceniana niż pozostałe partie. Wyborcy po prostu rozliczają, bo namacalnie widzą, co udało się, a co nie udało się zrobić. Byliśmy też bardzo mocno atakowani przez totalną opozycję. To słowo totalne jest tutaj rzeczywiście na miejscu, bo oni w zasadzie nie chcieli współpracować przy żadnym programie, nawet najlepszym dla Polaków. No i plus duża część mediów bardzo niechętna. Totalna też, trzeba to wyraźnie powiedzieć. To wszystko razem miało poważny wpływ na to, że z jednej strony ten uzysk jest niewielki, a z drugiej strony widać jednak, że działania, które podjęliśmy przez 4 lata, były na tyle przekonujące, że zwiększyliśmy bardzo mocno liczbę wyborców, którzy w ogóle na nas głosowali, bo to jest grubo ponad 2 miliony więcej niż 4 lata temu. A mimo to przy tak ogromnej frekwencji nie przełożyło się to na zdecydowanie poważniejsze zwycięstwo. No właśnie, wracając do frekwencji, w skali kraju to ponad 61%, a w naszym województwie to tylko 54,4%, czyli spora różnica, 7-punktowa, co może oznaczać, że tutaj, tak jak prognozował prezes Jarosław Kaczyński, elektorat powiedział, no i tak wygramy, to nie ma co głosować. Bardzo możliwe, że tak było. Staraliśmy się mobilizować, duża część naszych wystąpień to były przecież apele do wyborców, do Podlasia, na to, aby poszli do urn, ale tak niestety jest, że ta motywacja negatywna silnie działa na ludzi w różnych wypadkach, nie tylko wyborczych, a trudniej zmobilizować tych, którzy są zadowoleni. Im się wydaje, że i tak będzie tak, jak jest. Nie ma potrzeby, żeby się wysilać. Szkoda, że tak część osób reaguje, ale generalnie jestem zadowolony z tego, że ta frekwencja bardzo mocno rośnie. To znaczy, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że to od nich zależy, kto będzie rządził Polską i to oni będą decydowali, kto w ich imieniu będzie sprawował władzę. Jakie wnioski z tej kampanii, z tych wyborów? Jeszcze wszystkich danych nie mamy, w związku z tym trudno do końca te wnioski wyciągać. Ale tak na gorąco. Cieszę się, że Polacy zaufali mimo ogromnej kampanii niechęci wobec Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno w kraju, jak i w regionie ponownie nam zaufano. To znaczy, że jesteśmy wiarygodni z punktu widzenia tych, którzy są aktywni politycznie. To dla nas dobra prognoza. Powinniśmy dalej iść w tym kierunku. Powinniśmy korygować te błędy, które popełniliśmy, bo każdy rządzący takich błędów się nie ustrzeże. Osobiście też się cieszę, że są dobre wyniki. To dla mnie też wyraźne wskazanie, że ten kierunek, którym podążam od wielu lat, jest dobrym i dopiero co prawda teraz to przynosi efekty. No ale czasami tak jest, że trzeba długo, długo pracować, aby efekty się pojawiły. Będzie pan nadal ministrem? Jak to? Jak pan przewiduje? Czas pokaże. To najlepsze jest określenie pana premiera Morawieckiego, który pytany o podobną sytuację powiedział, że to partia zdecyduje, on się podda. Ja mogę powiedzieć podobnie. Władze partyjne, no i przyszły premier będą podejmowali decyzje co do składu Rady Ministrów.
Rozmawiamy w Dniu Edukacji Narodowej. Jest jedno niebezpieczeństwo związane ze środowiskiem nauczycielskim. To kwestia radykalnego wzrostu płacy minimalnej i faktu, że nie wszyscy nauczyciele będą dostawali tę pensję minimalną. Muszę powiedzieć szczerze, że zaskoczyło mnie, skoro rząd podejmuje decyzję o podwyżce płacy minimalnej, że niektóre grupy są z tego wyłączone. Wydawało mi się, że to powinno jednak dotyczyć absolutnie wszystkich. Ale podwyższenie płacy minimalnej na pewno spowoduje także zmiany w siatce płac nauczycieli. Przypomnijmy, że to rozporządzenie mówiące o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli zostało przyjęte pod koniec sierpnia, z tego co pamiętam, i ono miało obowiązywać, skonsumować niejako te zmiany, które zaszły w czerwcu tego roku, kiedy podwyższyliśmy znacznie wynagrodzenia nauczycieli. Okazało się, że ten wzrost był jednak za mały i dla kilku procent nauczycieli tych z najniższym wykształceniem, najniższym stażem, będzie to troszeczkę za mało. Trzeba będzie, moim zdaniem, całościowo podejść do systemu wynagradzania nauczycieli i ten wzrost płacy minimalnej przyspieszy po prostu rozmowy i rozwiązania, które całościowo rozwiążą tę sprawę. No bo rzeczywiście, żeby zostać nauczycielem, nawet na tym najniższym stanowisku, przy najniższym stażu i przy dopiero co ukończonej uczelni, no nie może być tak, że ta płaca będzie niższa, czy będzie na tym samym poziomie w stosunku do osób, które dopiero wchodzą w to życie zawodowe i dostają wynagrodzenie minimalne ustawowe. To prawda, to pojawiał się dosyć często postulat, że nauczyciele rozpoczynający pracę zdecydowanie za mało zarabiają, ale trzeba pamiętać również o tym, że pomiędzy poszczególnymi stopniami awansu zawodowego są sztywne reguły procentowe mówiące, ile nauczyciel, powiedzmy, jak zarabia nauczyciel stażysta 100%, no to nauczyciel dyplomowany 180% i podobnie w innych stopniach awansu. I dopóki nie zniesiemy tej sztywnej reguły, to chyba nie da się doprowadzić do znacznego podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę. Tu też nie wiem, jak związki zawodowe do tego podejdą, bo z jednej strony rzeczywiście mówią o tym, że trzeba podwyższyć wynagrodzenie nauczycieli stażystów, a jednocześnie domagają się gigantycznego wręcz wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, co w skali roku musiałoby skutkować jednorazowym podwyższeniem wynagrodzenia w skali 8, 10, może kilkunastu miliardów złotych. Wydaje mi się, że takiej kwoty w budżecie nie ma, żeby zaspokoić wszystkie aspiracje i trzeba będzie rozmawiać też o zmianie tych wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi stopniami awansu zawodowego. Najbliższe decyzje w sprawie edukacji. Co zrobić, żeby ją udoskonalić, żeby ją dostosować do zmieniającego się świata? Część rzeczy moim zdaniem nie ma powodu, żeby zmieniać, bo przecież reforma strukturalna i programowa weszły niedawno. Do szkół średnich od 1 września dopiero wchodzi reforma programowa i to obejmie tylko część roczników tych, które są po szkole podstawowej, więc tu nie widzę powodu do zmian. Po prostu trzeba stopniowo wdrażać reformę, która trwa już od kilku lat. Natomiast najbliższym wyzwaniem będą te zmiany dotyczące systemu wynagradzania, systemu awansu zawodowego, bo to także we spotkaniach i Okrągłego Stołu, i ze związkami zawodowymi, i samorządami terytorialnym wynikało, że nie podoba się ludziom. Już ten system nie spełnia swojego zapotrzebowania. Jest to czysto taki biurokratyczno-papierkowy sposób pokazania, że nauczyciel coś więcej osiągnął. No i jakiś system motywacyjny wynagradzania, bo to także bardzo często przejawiało się w rozmowach. Te trzy elementy trzeba ze sobą połączyć i stworzyć nowy system, a więc znowelizować kartę nauczyciela. Na pewno będą to trudne rozmowy ze związkami zawodowymi. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu za głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość i także na mnie. To dla nas ogromne zobowiązanie. Polskie